Szanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gringroof, a to jest Minecraft. I teraz słuchajcie, to jak dobrze widzicie, troszeczkę rozmnożyłem te borówki, jak słodkie jagody, cokolwiek. Ale ja nie o tym. W ogóle czemu Minecraft jest taki cichy? Głośność na 100. Myk. No i teraz już lepiej. Słuchajcie, tu zrobiłem troszeczkę porządek. A, ja już wiem co się stało. Muzyka i dźwięk, bloki. Ja troszeczkę bloki wyciszyłem. Bo... Zaraz wam pokażę. Najpierw może pokażę wam magazyn, który tutaj stworzyłem. Bo jak już mówiłem, ja wiele rzeczy chciałbym robić poza nagrywką, bo po prostu to wtedy będzie miało sens. No jak widzicie, wszystko jest posegregowane tak jak powinno być. Czyli tu mamy jakieś narzędzia, zbroje, rzeczy do atakowania, na zwierzęta, mechanizmy, jakieś duperele tego typu, jedzonko, bloki, drzewka, bloki, coś tam, no i tak dalej, i tak dalej. Tutaj stworzyłem system piecyków automatycznych, półautomatycznych, i jak widzicie, zasilane są bambusem. I teraz tak. Co my tutaj mamy? Czy to jest wagonik pełen bambusów? I ten... No ten akurat nie. To troszeczkę może go uzupełnimy. Ten czas. O, myk. I wagonik już robi pełen bambusa. Ale hola, o co tutaj chodzi? Co to? Tu klikam, to jeździ? Ale dlaczego ja tego nie słyszę? Opcje. Dzięki. Ciekawe. No mniejsza, ale co to? Dlaczego to są hopery? Dlaczego one są pełne teraz? Dlaczego to się wszystko uzupełnia bambusem? Dlaczego to działa? Już wam tłumaczę. Otóż, zrobiłem sobie zero-tikową farmę bambusa. O tu. Aż się zakrztusiłem z tego wrażenia. Teraz farma działa tak, i właśnie dlatego to wszystko było ściszone. Kurde, no, opcje muzyka, dźwięk, bloki. Bo jak ją włączę, ona jest piekielnie głośna. I jak widzicie, bambus się uzupełnia. I tam ogólnie, aha, a nie, mam hopery, mam, dobra. To ogólnie było podłączone tak, że, aha, tu powinna stać jeszcze ta skrzynka. I to wszystko było podłączone i to się wszystko samo tutaj uzupełniało. Ale my nie o tym, ja tylko tutaj szybko pokazuję co zrobiłem i jaki był mój plan. Ale dzisiejszym planem jest zrobienie... kurczę, coś mam na gardle. Skuteczniejszego niż ten systemu obrony. Dlaczego skuteczniejszego? No bo tak naprawdę moby mogą sobie przejść do mnie. I to bez w zasadzie większego problemu. Weźmy dźwięk może z powrotem. Moby mogły sobie normalnie przechodzić tutaj. Co to znaczy normalnie? No po prostu przeskakiwać, czy od frontu po prostu wejść. A system, który wam zaprezentuję za chwilę, uniemożliwi im to całkowicie. Przy okazji możemy zrobić też zero-tikową farmę bambusa. I przy jeszcze większej okazji zrobić ekspiarkę. Po prostu ekspiarkę. I teraz tak. Dlaczego aż tyle? No bo moby działają w ten sposób, że nie wejdą w ten bloczek. Choćby nie wiem co, nie wejdą w ten bloczek, bo jest... A, jagody, patrzcie. Bo są to słodkie jagody i ich bloczek, czy ich tekstura, czy po prostu one same z siebie zadają bardzo duże obrażenia. Znaczy bardzo duże, po prostu zadają obrażenia, a moby nie wchodzą w rzeczy. Przedmioty to też struktury, które zadają im obrażenia. Drugim takim featurem czy ciekawostką jest to, że moby nie potrafią skakać. Znaczy podskakują, jeżeli muszą gdzieś wejść, czyli o, tak. Ale mob nie potrafi zrobić o tak. Mob albo ześliźnie się i wejdzie, albo ominie dziurę. No i teraz pytanie za 100 punktów, czy już wiecie, co mi chodzi po głowie? Jeżeli nie, to za chwilę wam wyjaśnię, ale jeszcze wyjaśnię tą oto dziwną strukturę. To było więzienie. Otóż kilka dni temu
tych prawdziwych, bo to jest odcinek, który nagrywam z jakimś tam opóźnieniem malutkim. O, Facebook, nasik. Kręciły się tutaj mopki z tej struktury. Z tej. No i ja z orany, że wejdzie mi efekt, zamknąłem ich tutaj, ale mam zbroję z cierniami. Kiedy oni do mnie strzelali, to zabił się o mnie gościu z flagą, po czym dostałem efekt. Na szczęście efekt ten można wyłączyć mlekiem i udało mi się, a ich tutaj zamknąłem, resztę tych raiderów, no ale jak widzicie, oni się zderespili. Co do systemu obrony. Ja myślę, że tutaj spokojnie możemy dać 4 kratki od domku. Czemu na Facebooku ktoś do mnie pisze i dlaczego ja tego nie wyłączyłem? No mniejsza. Mniejsza. Jeżeli jeszcze raz napiszę, to będę musiał szybko to zrobić. 4 kratki to zostawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj też to zrobimy. Czemu w ogóle to jest zieja pod spodem? W sensie gras. Uwaga, teraz napiszę chyba znowu, bo mi zegarek coś buczy. Może jednak nie buczy. Co to jest? A, ja wiem, co to za miejsce jest. To jest moja zeratikowa farma. No cóż, no jest mi bardzo przykro, ale musimy to tak zrobić, bo inaczej system obrony nie będzie skuteczny. Raz, dwa, trzy, cztery i na piątej kratce to wstawiamy. I mam nadzieję, że jak będzie noc, wam to jakoś fajnie pokażę, bo to naprawdę działa bardzo skutecznie. O ile oczywiście teren jest oświetlony, bo jeżeli teren nie jest oświetlony, to mopki będą respiły się wewnątrz, co też nie jest niczym dobrym. Raz, dwa, trzy, cztery i tutaj pięć. Dobra. I teraz tak. Co robimy? Wstawiamy po prostu te śmieszne jagody. Tak, jagody. Jagody, sorry za katarek. Stawiamy je w ten sposób. One sobie powinny do nocy bardzo szybciutko urosnąć. I tak postawione jagody uniemożliwiają mobom przechodzenie ten, czyli dla lepszego zobrazowania może zniszczmy trochę tej trawy. Jestem głupim mobem. O, widzicie, już krzaczki bardzo szybko rosną. Cyk, cyk, cyk. O, jeszcze jeden. Dobra, mamy to. Jestem głupim mobem i chcę tu wejść. Cyk. No mob nawet nie wejdzie w ten sposób. O Jezus Mary, co za katar poskudny. Mob nawet w ten sposób nie wejdzie, bo jak widzicie, nawet nie idzie poskoczyć, więc nawet zakładając, że mob tędy wejdzie, to już stąd nie wyjdzie, tutaj utknie. I to już jest, to już jest wystarczający system obrony na takie moby, bo one już tutaj w ogóle nie wejdą, nie ma takiej opcji. Środek jest oświetlony, więc z tej strony też nie mają opcji, żeby nam tutaj wejść. I jedyne, co nam teraz zostało, to poczekać na noc, ale w tak zwanym międzyczasie ja może tu po prostu zrobię porządek z tymi mobami, z tymi blokami i tak dalej. Bierzmy może buraki jeszcze, porozmnażamy zwierzęta i tak dalej, chociaż już, no właśnie, już słońce zbliża się ku zachodowi i dobrze. Zobaczycie, że moby nie mają szansy tu wejść. I to jest też jedyny i najbardziej skuteczny, znaczy może nie jedyny, no bo to jedyny to jest nad wyraz powiedziane, ale jest to najbardziej skuteczny sposób na ochronę swojej farmy, swojej własności przed potworami. Oj, co jest? A, bo ja was tak wrzuciłem, myślę, troszeczkę. I tutaj tak. I tak. Okej. Okay. O, na tym spiku jeszcze się do mnie dobierają. Za chwilę będę musiał kończyć. To na pewno pan Xayan. Pana Xayana możecie kojarzyć z World of Tanks. Bo napisałem do niego, jakie ciekawe zmiany planują zrobić w World of Tanks. I uwierzcie mi, nie był zadowolony. Dobra, zbierzmy sobie jeszcze troszeczkę tego. Przy okazji, w tak zwanym międzyczasie, jeszcze raz możemy zwierzątka. Okej, to chyba nam powinno wystarczyć. Dobra. Marchewki świnkom. Chociaż tych świn to już mamy... Cholera! Tych świn mamy troszeczkę dużo.
czemu to jest owca w tych świnkach tutaj. No ale dobra, rozmnóżmy jeszcze bardziej. Popsujmy to. W ogóle będę musiał zrobić automatyczną krowiarkę i tak dalej. Bo moby działają w dość ciekawy sposób w tym momencie w Minecrafcie. Że jak jest ich za dużo na jednym bloku, one po prostu umierają. Co widać było chociażby w mojej farmie, znaczy w mojej ekspiarce, przepraszam, ekspiarce, to się nazywa, to już się fachowo nazywa ekspiarka. Dobrze, mamy już widzę noc, to zbierzemy sobie jeszcze do końca te rzeczy z farmy. Okej. Okay. Jak widzicie, farma też jest wydajna, ale zrobimy wszystko automatyczne, żeby się z tym nie pieprzyć. Czy mamy jakiegoś moba? Agresywnego, najlepiej zombie, żeby nie strzelał z daleka. Bo no widzicie, nie jest to najlepszy sposób, bo szkielety mogą do nas strzelać. Ale już tutaj widzę pana Huska. Pan Husk, jakbyś mógł, proszę podejść. Zaprezentujemy widzom mój system obrony. Może nawet tak, oła. Czy ty mnie właśnie zatrułeś? No i teraz patrzcie. No i co jest, panie Husku? Ale jak zniszczymy to, jak widzicie, mógł wejść. Bo zniszczyliśmy to. Ale w tym momencie on nie ma żadnej możliwości wejścia tutaj. No chyba, że, tak jak już pokazałem wcześniej, tu zniszczymy to. O, i teraz mamy uwięzionego Huska. Bo on stąd już nie wyjdzie. Bo są te jagódki. A ten pan nawet tutaj nie wejdzie, bo się też ich boi. A jak wejdzie... O, nie zdążyłem. A jak wejdzie, to można go właśnie w łatwy sposób... O, dostał damage. I kolejne idą husky. I ja sobie mogę tak stać. No oczywiście fantomy, szkielety i raiderzy z kuszą mogą mnie zabić, ale jak widzicie, idą kolejne zombiaki. Idą kolejne zombiaki, dużo zombiaków, które nie mogą tutaj wejść i w żaden sposób nie są w stanie zrobić mi krzywdy, a tego nawet zepchnęli. O, jak mi przykro. Teraz jak zadajemy im damage, oni się ruszą. Kolejny wpadł? Nie. Jezus, ale to jest porządna horda, co to pełnia? Pełnia. To w pełni potrafią oni chyba niszczyć drzwi. No. Okej, ale chciałbym to zostawić, wiecie? Bo zrobiłem faila. Fucking shit. Zrobiłem faila, plan był inny. O, mamy to. Jak się spełnia, to zombiaki potrafią... No co jest, nie potraficie jednak? Potrafią wstudzić drzwi. O, wszystkie powpadały. O, czy ty? A pan tu skąd? O nie, zbrojka mi teraz wybuchnie. Znaczy padnie. Muszę chyba to ogłoszenie zrobić dalej, bo jeżeli się nie mylę... A nie! Jest git. Myślałem, że jestem zbyt blisko i moby będą mogły się... nie pozwoliły mi spać. O. Ale jak widzicie... Jak widzicie, to działa. Generalnie całkiem spoko. Przykro patrzeć, jak umierają, ale na tym polegał mój zarąbisty system obrony. Więc mówię, potrzebne są tylko słodkie jagody. Gracz potrafi to bez problemu przeskoczyć, tak jak pokazywałem to zresztą ja przed sekundą. Mogłem to przeskoczyć bez żadnego problemu, ale moby już nie mogą. I to jest jakby największy plus tego całego systemu. Co z tym? No dobra, naprawimy to jeszcze. Pokażę wam, jak to ładnie działa. Potrzebuję jedną skrzyneczkę i te cztery leje. Chociaż zauważyłem, że system jest, ten jest niedoskonały i czasami się buguje. Ale to może go... No, na pewno. Ale to może go naprawimy. I teraz tak. Na pewno jeden lej tutaj i na pewno jeden tutaj. Ten już ściąga stąd. I ten powinien też zacząć ściągać stąd, ale jakimś cudem nie ściąga. Dlaczego nie ściąga? Widzicie? Tu ściąga tylko jedna strona. Coś źle postawiłem. W każdym razie to wykombinuję. To będzie działało tak, że z tej jednej skrzynki będą właśnie leciały do obu tych skrzynek bambusy. Pod tymi skrzynkami stoją wagoniki z lejami i jak tylko uruchomię
Uruchomię wajchę, która znajduje się tu po środku. Ona aktywuje tory. Nie, no coś ewidentnie nie działa tak jak powinno. I jak w odpowiednim momencie, czyli w tym rogu albo w tym wyłączę wagoniki, to będę mógł je ponownie włączyć. Bo jeżeli wyłączyłbym je w trakcie jeżdżenia, na przykład w połowie, to bym ich nie uruchomił. Tak to działa. No ale co? To by było na tyle z takich informacyjnych rzeczy. Muszę jak najszybciej naprawić tą zbroję, bo ona jest na jednego lub dwa strzały. W każdym razie, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.